Witam Państwa bardzo serdecznie już w świątecznym nastroju wspólnie z panią Małgorzatą Kozak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. No i temat, można by powiedzieć, i świąteczny, i codzienny, ponieważ oczywiście dotyczy to rodzin zastępczych i dzieci, które nigdy tego świątecznego klimatu nie miały okazji poczuć. A takich dzieci jest mnóstwo. No i co możemy w tej sytuacji zrobić, patrząc na to, że możemy zostać rodzinami zastępczymi? Czy możemy postarać się wziąć niektóre dzieci do siebie nawet na święta? To już jest troszeczkę za późno, żeby dzisiaj decydować się i zapraszać dzieci na święta. Ale na przyszły rok możemy. Ale na przyszły rok oczywiście, że tak, dlatego że no wcześniej musimy załatwić wszystkie związane z tym procedury. Dzieci muszą być w bezpiecznej rodzinie, a więc trzeba ją delikatnie sprawdzić. Ale każdy z nas może zostać rodziną zastępczą. Nie trzeba mieć żadnych specjalnych kwalifikacji. Nie trzeba też być małżeństwem. Może to być nieformalny związek. Może też osoba samotna zostać rodziną zastępczą. Często pytają mnie właśnie mieszkańcy miasta Opola, jakie muszę mieć kwalifikacje, ile muszę zarabiać pieniędzy, żeby zostać rodziną zastępczą i sprawować opiekę nad dzieckiem. Nie trzeba mieć żadnego wykształcenia, można być gospodynią domową, trzeba być po prostu przyzwoitym człowiekiem, niekaranym oczywiście, mieć pozytywną opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Mamy takich dzieci w rodzinach blisko 200, a rodzin w Opolu 120. No właśnie, tych dzieci mam wrażenie, że cały czas przybywa. Czy dużo jest takich dzieci, które nigdy nie poczuły tej magii świąt do tej pory i czy możemy w jakiś sposób pomóc tym dzieciom? Niedawno w świetlicy środowiskowej z okazji Mikołajek jeden pięciolatek powiedział mi: nie ma rodziny, nie ma świąt, nie ma mamy, nie ma taty, nie ma świąt. I rzeczywiście najważniejsza jest rodzina, bo święta to jest po prostu rodzina, no może być rodzina zastępcza. Żadna placówka opiekuńczo-wychowawcza nie zastąpi rodziny. Każdy, kto ma miejsce w domu, żeby przyjąć jedno dziecko, to naprawdę będzie zaopiekowany przez miasto. Miasto refunduje bowiem pobyt dziecka w rodzinie, czyli taka rodzina otrzymuje świadczenia, żeby dziecko utrzymać. Jeżeli ten pokój dla dziecka musimy przygotować, bo trzeba kupić łóżeczko, biurko, to również miasto finansuje to wszystko, co jest niezbędne. Ale również w naszym mieście mamy zawodowe rodziny zastępcze, czyli takie, które zdecydowały się sprawować opiekę nad co najmniej trójką dzieci. I takie rodziny otrzymują na czas pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej z miasta mieszkania. Duże, przystosowane dla dzieci. Także nie można mówić, wziąłbym dziecko, ale nie mam warunków. Jeśli tylko w sercu mamy taką potrzebę i moc, żeby zaopiekować się innym dzieckiem, to my już resztę w mieście załatwimy, tylko właśnie, żeby znaleźli się tacy kandydaci. No to gdzie się zgłosić, jeśli na przykład ktoś, miejmy nadzieję po obejrzeniu chociażby tej naszej rozmowy, postanowi otworzyć się na jakieś biedne dziecko potrzebujące tej czułości, gdzie się ma zgłosić, co ma zrobić? Wszystkie procedury związane z tym, żeby zostać rodziną zastępczą, załatwia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Główna siedziba naszego ośrodka mieści się na Armii Krajowej 36, ale wyspecjalizowany dział opieki nad rodziną i dzieckiem, który zajmuje się już później tymi rodzinami, organizowaniem wsparcia dla rodzin zastępczych, mieści się na ulicy Plebiscytowej 18. Wystarczy zadzwonić do ośrodka pomocy, my już na pewno rodzinę odwiedzimy i utrzymamy ją w postanowieniu zostania rodziną zastępczą. A tak naprawdę w naszym mieście, gdybyśmy jeszcze pozyskali 10 zawodowych rodzin zastępczych, co to jest dla wojewódzkiego pięknego miasta 10 rodzin zastępczych, skoro już mamy ponad setkę, to proszę Państwa, nie musielibyśmy organizować ani jednego dodatkowego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Także namawiam wszystkich, to jest czas adwentu, czas przedświąteczny, czas dobrych postanowień, to jest najrozsądniejsze, dobre postanowienie. Ja odsyłam do ostatniego numeru Opolej, gdzie jest wywiad z naszą zawodową rodziną zastępczą, która sprawuje opiekę nad siódemką dzieci i jest bardzo szczęśliwa. To proszę jeszcze nam powiedzieć o tych dzieciach, bo te dzieci są w różnym wieku. Mamy również dzieci z Ukrainy, które poszukują takich rodzin zastępczych. Jak to wygląda?
No, dzieci trafiają do pieczy zastępczej z różnych powodów. No, pierwszym powodem jest to, że rodzice biologiczni z powodu tego, że na przykład są chorzy albo są uzależnieni, nie mogą bezpośrednio sprawować opieki nad dzieckiem. Umieszczamy dziecko w pieczy zastępczej, ale w tym czasie nie odpuszczamy rodzicom biologicznym, dajemy im szansę nabycia umiejętności bycia dobrym opiekunem i często jest tak, że dzieci po kilku miesiącach bądź latach wracają do swoich rodziców biologicznych. Jednak w większości przypadków do 18 roku życia są wychowywane w rodzinach zastępczych. W związku z tym, że w wyniku działań wojennych w naszym mieście spora liczba kobiet z dziećmi przybyła, to również sąd już zaczął wydawać pierwsze postanowienia o konieczności sprawowania opieki nad dziećmi. Często jest tak, że tutaj przyjechały kobiety z Ukrainy nie tylko ze swoimi dziećmi, ale również z dziećmi sąsiadów. No i to ich przerasta, nie potrafią sprawować tej opieki należycie. No, przyjechały też kobiety, które mają różnego rodzaju problemy zdrowotne, psychiczne. To również wyklucza ich sprawowanie bezpośrednio przez nich opieki. Dlatego w naszym mieście stworzyliśmy zawodową rodzinę zastępczą. Miasto na czas pełnienia tej funkcji również udostępniło przystosowane dla dzieci mieszkanie. I w tej rodzinie może przebywać w tej chwili piątka dzieci z Ukrainy. A ta rodzina, która jest zawodową rodziną zastępczą, to są osoby pochodzące z Ukrainy, które przyjechały do naszego miasta kilkanaście lat temu i wydaje nam się, że to jest dobra decyzja, ponieważ jednak są różnice kulturowe i te dzieci czują się bezpieczniej, kiedy rodziną zastępczą są obywatele Ukrainy. No ale tutaj również obywatele Ukrainy mogą zostać rodziną zastępczą właśnie, o co apelujemy dla dzieci, które przebywają w naszym mieście i przyjechały z Ukrainy. Jesteśmy w takiej scenografii wśród aniołów niebezpiecznych. Z powodu, bo anioł to też symbol, nagroda, forma tak, nagrody. Co roku prezydent miasta Opola rodzinom zastępczym, które od wielu lat sprawują opiekę nad dziećmi, symbolicznego anioła wręcza. Także proszę Państwa, takie anioły będą u Was stały, jeśli zechcecie otworzyć drzwi swojego mieszkania i przyjąć dziecko. Każdy z nas może zostać aniołem i zrobić coś dobrego, jak nie na te święta, to na kolejne. Warto, żeby ktokolwiek pomyślał o tym, że może jednak znajdzie miejsce w swoim sercu i w swoim domu na to, żeby wziąć jakieś dziecko, które potrzebuje tej miłości, czułości i bezpieczeństwa. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.